kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skyline. Słuchajcie, mgła jakaś przyszła, kurde, nie wiem co, skąd ta mgła taka? Nie, patrz, jest pełno mgły normalnie, dramat jakiś. Dobra, słuchajcie, dzisiaj tak jak mówiłem, pasuje ten w sumie to lotnisko ogarnąć. Myślałem nad tym lotniskiem gdzieś tutaj, ale podejrzewam, że obawiam się, jaki to będzie miało wpływ. Na pewno, słuchajcie, kolej jednoszynowa też pójdzie, bo tam ktoś zarzucił pomysłem stworzenia kolei jednoszynowej od dworca tutaj kolejowego do lotniska. Jak najbardziej, tylko że ten dworzec my sobie tutaj wymienimy, ja sobie jakiś inny dworzec ogarnę. A być może hub przeładunkowy, przesiadkowy z... Właśnie, czy mamy jakiś taki ten? Wezmę pociąg metro, końcowa wieloperonowa stacja, prom, autobus, port, chyba nic takiego nie będziemy mieć. Autobus, kolej jednoszynowa, no to by ewentualnie można było wrzucić, bo mamy tutaj autobusy. Tutaj metro. Węzeł metra kolej jednoszynowej tradycyjnej. O. Horse Economy 3 smashed PC sales records and took the industry by storm. A tutaj tramwaj. Węzeł kolej jednoszynowa, metro, ale to metra. My to metra nie mamy, ale w sumie węzeł metra kolej jednoszynowej i tradycyjnej. Pokaż mi to, jak to wygląda. Can you spin your holdings into a billion-dollar conglomerate? Can you work your way under the fence and out of your pen? Boże, kaszelek. Your life as a property mogul? Spreadsheets have never been hotter. Postawmy sobie tutaj na chwilę, bo chcę sobie zobaczyć. Aha, i tu mamy tej zasadzie. No i w sumie to by było fajne. To by było fajne. Bo tutaj też, no, mamy metro jeszcze, nie? Tak, mamy metro. No może później metro byśmy sobie tu puścili. Zamiast na przykład... Ej, zamiast tramwajów, to można było metro zrobić, nie? Jeszcze tramwaje. No bo tramwaje w sumie tu też mogłyby być w strefie takiej tej. Dobra, słuchajcie. Bum. You can either be part of the problem or you can be with us, the Forest Foundation. Hi. This is your host Katie Calloway. Okej, tutaj będzie mała zmiana. Dobra. My tutaj też musimy odciąć na chwilę. O kurde, trochę nam tutaj pokrzyżuje to plany, ale to nic. Okej, to sobie podłączymy. Tak. Tak. Okej. Pojedziemy w ten sposób i tutaj pasowałoby nam zrobić tak, w ten sposób. Jest git. Okej, tutaj tak, to musimy... O, polecam budynki. Okej. Trzeba będzie coś innego wykombinować. To możemy zrobić w ten sposób, nie? Okej. No dobra. No tutaj te linie linie kolejowe nam się tutaj posypały. Transport, pociąg, to całkowicie trzeba będzie chyba wyoutować. Dobra, no i tu będzie ta kolej jednoszynowa jeszcze, nie?
ogóle, gdzie jest ta kolej jednoszynowa tutaj? To jest metro. To jest tramwaj. Kolej jednoszynowa, o jest. Tory. Okej. To byśmy zrobili na razie w ten sposób. No i ta kolej jednoszynowana będzie cisnąć tylko i wyłącznie do lotniska. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. Dobra, no i teraz pytanie, jak to lotnisko tutaj zorganizować? Ten zjazd tutaj potrzebujemy do tego, żeby no ten... Czy można by było zrobić tak, że on tylko do lotniska jedzie? No chyba potrzebujemy, bo tu nie mamy żadnego innego zjazdu. Ewentualnie można by tutaj jeszcze jeden wciepnąć i podłączyć tą strefę. Wtedy by jeździli tutaj. No, teoretycznie to nie byłoby głupie. Tutaj już sobie zrezygnowałby się z tego ronda, bo tego ronda nie musiałoby być. A tutaj by mieli bezpośrednio zjazd do tego, do lotniska. Dobra, to musimy zrobić tak. To musimy zrobić w ten sposób. Okej. Puścimy drogę. No i tu musimy zrobić teraz też połączenie z autostradą. Dobra, teraz tak. Jeśli chodzi o zjazd z autostrady. No to by w sumie wystarczył taki jeden, nie? W sumie w tą stronę, bo to nie będziemy potrzebować. Okej. Okej. Tylko pytanie, czy ja coś takiego sensownego mam? Co by dawało nam zjazd jednostronny? To, czy coś takiego mogłoby tu wkomponować i później zrobić ten łącznik zjazdowy, nie? Odbity by było. Ale zobaczmy, czy coś innego nam się tutaj takiego... Nie nada, bo można było zrobić jeszcze taki ten łącznik tutaj. Dziękuję, finito, dobranoc, nie? W sumie chyba byłaby to najszybsza opcja. Ale patrzę jeszcze, czy coś takiego... Bo mamy coś takiego, nie? Chyba lepsze rozwiązanie będzie to... Właśnie z tym zjazdowym. Nawet sobie to... Jeszcze bliżej. Bo wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że... Będziemy mieć więcej miejsca po prostu. Na tym... To jest takie mini rondko. Sorry, nie to. To, nie? Bo oni tutaj będą się mogli bezpośrednio wcisnąć na to rondo i sobie tu z niego zjechać, nie? Okej, myślę, że musielibyśmy zrobić to w ten sposób gdzieś tu. Chyba byłoby gites. Dobra. Tu się tylko... Co poprawi, okej. Tutaj nam wyszło nieco bardziej chaotycznie, ale to nic.
Dobra. Okej. Tutaj sobie weźmiemy trochę po prostej. Trochę tak. Upsi. Okej. Tu sobie połączymy w ten sposób. No i dobra, i myślę, że powinno być tu gites. Okej. No i dobra, i tu będę mieć zjazd z tej autostrady. Tutaj wytniemy kawałek. Tu z tego ronda rezygnujemy, bo tu nie będzie potrzebne rondo, więc tutaj zrobimy normalnie. Normalnie legitny zakręt. Pyc. A tuż od zjazda będzie lotnisko. Na razie nie, właśnie pytanie, czy zaczniemy od małego lotniska, czy od dużego lotniska od razu. Teraz się przyjrzymy tym lotniskom. Dobra, no i oni tutaj... Na chwilę... Byśmy tutaj ucięli ten kawałek, żeby oni tutaj specjalnie nie zjeżdżali. Okej. No i oni będą musieli cisnąć tu. No i tutaj już sobie cisną gites. No chyba lepsza taka opcja niż... No tak, bo jeżeli chcą jechać tutaj dalej, to oni muszą zjechać tu i muszą wjechać tędy tunelem, żeby sobie nawrotkę zrobić. No nie jest to złe do końca rozwiązanie. A później oczywiście co? Płaconko. Dobra. Okej. Po co oni tutaj zjeżdżają? Tam zrobię tak. I na razie musicie jechać prosto. Dobra. No. Tu już nic nie będzie jechać, bo... Bo nie mogł. Dobra. Więc teraz tak, przejdźmy do tych lotnisk. Jak te lotniska w ogóle wyglądają? Mamy tak, mamy ten transport powietrzny i mamy ten z DLC. Obszar lotniska. Mamy tak. Mamy standardowe małe lotnisko. Mamy lotnisko towarowe, no też by się mogło przydać. A co my tu jeszcze mamy? Przystanek helikopterowy. O! Helikoptery można, spoko. Nawet nie widziałem. Tu mamy pasy tego, ale mamy też oczywiście lotnisko takie z prawdziwego zdarzenia. Tutaj będziemy musieli osiągać poziomy. No i to też byśmy poszli w to lotnisko, ale na razie myślę, że poszedłbym sobie w lotnisko. Ten obszar lotniska tak czy siak można wyznaczyć, nie? Na razie byśmy sobie poszli w takie zwykłe, standardowe, małe lotnisko, no bo na razie dużego chyba i tak nie będziemy potrzebować. Myślę, że poszedłbym już tutaj, żeby to było nieco ładniej, czyli drzewa mogły być, nie? Dobra. Okej. No i tu chciałem to lotnisko, nie? Żeby mniej więcej było. Potrzebuję na razie znacznik. Okej. Dobra, myślę, że tutaj byśmy sobie mogli zrobić kawałek. Okej, tutaj możemy dać sobie w sumie zakręt. Pyk.
Dobra. Tutaj na pewno musimy dać, słuchajcie, przystanek tej stacji kolei szynowej. Okej. Aha, na tej zasadzie albo na tej zasadzie, dobra. Bo jakichś innych stacji nie mamy, nie mamy. Dobra, czyli tą stację sobie możemy zrobić spokojnie. Spokojnie tutaj. No tak mówię, tu będzie ta stacja. Nie wiem, czy to jeszcze jakieś autobusy. No pociągi zwykłe raczej tutaj jeździć nie będą, aczkolwiek można by było się płasić. Nie, nie można by się było płasić, bo jest tutaj najbliższy pociąg, to nie. Pociągi tutaj na pewno nie będą jeździć. Więc kolej jednoszynowa. Autobusy. Kurde. Zobaczymy, pomyślimy. Coś by tu na pewno jeszcze musiał dodatkowego jeździć, nie? Na pewno jakieś tam taksówki się zrobi nawet przy tym tu na przykład. Okej. No pytanie jak właśnie ten, pytanie jak autobusy. No bo nie mamy żadnego takiego hubu przesiadkowego, żeby autobusy i ta kolej jednoszynowa. No nic takiego nie ma. Więc co najwyżej trzeba będzie po prostu... No metro mogłoby tutaj też jeździć, kurczę. No metro jak najbardziej na lotnisko, nie? Jak coś to koleją jednoszynową albo metrem, nie? Bo później metro byśmy mogli... Kolej jednoszynowa wiadomo z miasta, ale... Później metro możemy też gdzieś tutaj podłączyć stację metra i nawet ci ludzie stąd od razu bezpośrednio z pracy czy z jakiejś delegacji, nie? I te sprawy mogłyby tutaj śmigać, nie? Ale mamy taki hub przysiadkowy z tym. Węzeł metra, kolej jednoszynowej i tradycyjnej. To nie. Tramwaj to też nie. Węzeł przysiadkowy, kolej jednoszynowa i metro z drogą. O. Autobus i kolej znowu jednoszynowa. I teraz pytanie, czy metro ciągnąć tutaj, czy jednak autobusy, nie? A metra tutaj nie ciągnąć. Może faktycznie zrobimy tak, że będą autobusy. Nie? Byłoby gites. To by miały jeszcze taksówki, elegancio. No. No i autobusem, autobusik sobie też tu puścimy jakiś, nie? Będzie gites. Dobra, tutaj sobie możemy dać... W ten sposób. Tutaj możemy dać kawałek prostej, bo tu może zrobimy jakieś takie lotnisko towarowe, nie? Nie wiem w ogóle jeszcze jak będzie wyglądać to lotnisko, wiecie, to lotnisko, nie? Co tam mi robi od razu? By mi ziemię podnosiło? O co tu chodzi? Widzicie to? Co to robi? A, dobra, to robi taki teren lotniska, że mamy, wyrównuje nam jeszcze, żeby ono było równo. O, no tylko, że teraz zrobiło tak, że kurczę mamy, ale dobra, ta nam droga nie przeszkadza jakoś specjalnie.
Dobra. Jeśli chodzi o lotnisko. W sumie teraz tak, to mamy klasyczny terminal lotniska. Klasyczny dwupiętrowy terminal lotniska. Aha, widzicie, to sobie możemy teraz stawiać jak chcemy. No tak, w sumie. Współczesny terminal. Współczesny, aha, dobra, czyli okej, czy są na tej zasadzie. Bardzo nowoczesny. Dwupiętrowy, o. Kurde, teraz pytanie, słuchajcie, czy nie lepiej iść od razu w takie lotnisko? Nie? Kurde, dobra, dawajcie. Tylko pytanie, czy bardzo nowoczesny terminal lotniska, czy dwupiętrowy 2700? No to jest to samo, ta sama kwota, więc luz. Zobaczmy, jak to wygląda. Ło. Nie pogada. No ale dobra. A ten terminal niepiętrowy chyba nie ma tylko jednej tej? No w sumie nie potrzebuje, kurde, piętrowego tutaj na razie, nie? No, on ma w sumie taki ten, dobra. Teraz byśmy to musieli tu inaczej ten. Może w ten sposób. A co się stanie, jak mam do tego? A, tam się od razu buguje w tym. Dobra, czyli musimy zrobić jakiś taki odstęp. Dobra. Wyszło to chyba zarówno. Okej. Ale to zrobimy bez taksówek, lol. Dobra, tylko to musimy odwrócić w tym kierunku. Ale czekaj, bo to może być, to jest dwukierunkowa? A, dwukierunkowa to jest, dobra, okej. Okay. Myślałem, że to jest jednokierunkowa. No to bez sensu, po co mi tutaj jeden kierunek? To nie możemy zrobić jednokierunkowej? To tak trochę bezsensowne rozwiązanie, nie? Bo tutaj tego nie zupgrade'uje do tego, nie? Zobaczymy zresztą. Właśnie, tutaj się robi problem taki, że tutaj nam się nagle robi dwukierunkowa, no ale po co tu dwukierunkową? Nie? Dobra, to zrobimy jeszcze inaczej. Innego wyjścia. Tylko, że tutaj te światła po prostu pyc, włączymy. Dobra. Jeżeli mamy ten terminal, to co potrzebujemy dalej? Dobra, terminalem, ale co? O, dobra. Gratulacje.
Okej, okay, mały hangar, spuszczająca wieża kontroli lotów, tani hotel na lotnisko, mały zaparkowany samolot, mały, okej, okay, klasyczna, duża, okej, okay, no bardzo nowoczesna. Lotniskowy przystanek autobusowy. O, widzisz? Miejsce dla małych samolotów. Mała płyta postojowa lotniska, duża płyta postojowa lotniska. Okej. Okay. Ty, no to w takim wypadku to tutaj byśmy faktycznie mogli jednak z tego zrezygnować. Jeżeli mamy tutaj postój autobusów, to możemy wrócić do tematu normalnej tej kolei jednoszynowej. Nie. Tu i tak autobusy byłyby tu. No dobra, ale to jest kwestia jest jeszcze taka... gdzie jest ten transport? Pas do kołowania. Pas startowy. Okej. Okay. Miejsce małych samolotów. Należy umieścić na hali lotniskowej. A co to jest hala lotniskowa? A dobra, to jest też ta hala lotniskowa. Ja bym chciał taką nowoczesną halę lotniskową, no bo mamy tutaj nowoczesny ten. Kurde, fajnie. Człowieku, czujesz to? Dobra, niech tu będzie jedno stanowisko. Drugie. Trzecie. Niech będą trzy. Dobra, kurde. No niech mi teraz, zajebiście zaczęła wyglądać. Pas startowy, tutaj mamy pas do kołowania i ten pas do kołowania chyba będziemy mógł tak. Dobra, pas startowy byśmy mogli dać sobie tak, w ten sposób. Więc można by zrobić było faktycznie tutaj dotąd. Okej. Tu mamy pas startowy. Bo możemy zrobić jeszcze go w ten sposób. Ma zbyt małą odległość. Można by go było zrobić w ten sposób, tu, nie? Można by, zamiast tego tu. Byśmy wrócić tu. Startowy wtedy by mógł śmigać tu. Okej, okay. No i to musimy podłączyć teraz do tego, nie? Aha, w tym miejscu nie można podłączyć? Co za badziw. Upsi. Pasowało go troszeczkę. Aha, dobra. To musimy go zacząć nieco wcześniej. To kurde, to pasowałoby mi. Żeby on mi w miarę prosto siadł. Czekajcie, możemy sobie jakiś znacznik zrobić z tego. O co? Chodzi mi o tylko o kratki, wiecie?
Dobra. O, właśnie. Dobra. Czemu to mi zrobiło taki kawałek, a wcześniej mi taki dzyndzelek zostawił? A, dobra, widzicie, bo to jest tak na zasadzie takiej, że... Aha, to są światła. A, w sumie. Później to jakieś ogrodzenie się zrobi, będzie git. Chociaż... Jeszcze raz bym ten pas zrobił. Okej, bo ja w sumie, jeżeli tutaj robimy... Jeszcze raz muszę sobie... Bo jeżeli tutaj ten... To dopiero mogę tak go podłączyć, ale tutaj tak... Kiczownie to wygląda, nie? Ale można by zrobić troszeczkę jeszcze inaczej. On pokazuje nawet tą strzałeczkę, pokazuje gdzie jest ten, nie? O, właśnie, teraz bym to dobrze rozkminił sobie. No i git. Tu co? Co za problem? We want you to trust us with your money. Because it's with your money that we can make you more money. How? It's not funny business, it's money business. You give your money to us and it will grow with interest. That's the plan at least. Maybe that's too complicated for you. Imagine planting a money tree in the ground and watering it. Hold on. Wait. Tutaj mają być do wylotów, nie? A do przylotów? Aha, czekaj. Czy... We have even more metaphors that allow us to avoid saying what we really do with your money. Banhammer Bank. To bym powiedział przylot, nie? Aha, dobra. Czyli potrzebujemy dwóch tych chyba. Thank you. Wait. Ale czekaj. Bo jeżeli tu by... Jak tu wygląda to? Ta kwestia. Tu mamy odloty, tu mamy przyloty. Tu jest odlot. Mamy odlot, nie? A, bo to w sumie musimy zrobić... Co zrobić, do przemieszczania się pomiędzy pasami startowymi, miejscami samolotu, połącz pasy startowe z miejscami do samolotu, z pasami kołowania, aby samoloty mogły obsługać lotnisko. Wszystkie pasy, okej. Okej. Czyli tu mamy przyloty znowu. Dobra. Tu musimy jeszcze zrobić tak jakby połączenie. To zróbmy w ten sposób. Na razie się tego słuchajcie, uczę. Więc... No dobra, ale jeżeli tu mamy przylot, no to jak ten samolot sobie stąd wytenteguje? To się nie wytenteguje z tego. Wiecie, o co chodzi. A, bo czekajcie, proszę, to możemy jeszcze zrobić tak. Okej.
Samolot sobie przylatuje, bang, 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 bang i ten odlatuje. Ten sobie przylatuje, bang, 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 może sobie odlecieć, dobra. Tak zrobimy, okej. Okay. To jest co? Miejsce małych samolotów. A, to jest miejsce małych samolotów, okej, okay, to mamy, tak? To jest miejsce? Tak, miejsce małych samolotów, dobra. Współczesna tutaj wieża. Należy mieć na hali lotniskowej. Może być na razie tutaj ta wieża kontroli lotów. Mały hangar. Packing those nasty negative thoughts back in the closet this hour with some nice relaxing music. Don't go away. Jeszcze hangar by pasował tutaj jakiś sieknąć. Okej, ci by sobie tutaj ten tego wali. A powrót? No właśnie, a powrót? Czyli trochę wygląda. Jeszcze do końca tego nie czaję, jak to ten, ale myślę, że jeszcze czasem nauczymy. Przynajmniej się nauczę. Dobra, na razie hangar, nie wiem, wciepnę go tutaj i zobaczymy, co się będzie działo. Go najwyżej przeniesiemy. Hotel przy lotnisku może być tutaj, niech sobie będzie. Mały zaparkowany samolot, ale to... Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda i... W ogóle będzie latać, czy to sobie po prostu tylko tak sobie wygląda? A, tylko to sobie chyba tak tylko wygląda. No dobra, niech sobie na razie tu stoi. Lotniskowy przystanek autobusowy. Tu byśmy go wsiepnęli. Nie taki mały ten przystanek autobusowy. Okej. Okay. Duża płyta postojowa lotniska. Osobna, ozdobna betonowa płyta postojowa lotniska. Pokaż mi to, jak to wygląda. Aha. Na tej zasadzie. W sumie takim sposobem mogę zakryć te, nie? Przykładowo, na przykład mogę sobie czaję. A dobra, nie chcę tutaj. W ten sposób. I byłoby na tyle. Potrzebujemy tu jeszcze oczywiście wodę podprowadzić. No, będziemy widzieć, jak to będzie w ogóle funkcjonować, nie? To jest jeszcze ta kwestia z funkcjonowaniem tego lotniska. Nie wiem, czy tutaj ma być pod wszystkim ta woda, czy... No chyba na pasie startowym już chyba tej wody nie musi być. Nie. O, w sumie możemy się wziąć tutaj. O, tu zaraz woda popłynie.
Nie, dobra, pas startowy nie potrzebuje. Ty, samoloty są lol. One mogą cofać? Serio? Takiego grzyba się tak męczyłem. Ale te samoloty wyglądają dużo lepiej. I w górę. Skubańcuk. Myślałem, że mu pasa braknie. Jak brak prądu? Aha, dobra. Zapomniałem. Dobra. Tu już prąd zaraz powinien się pojawić. Okej, okay, prądy są. Samolot pasażerski. Kołuje, ale to jest mały samolot. To jak wyglądają duże samoloty? To jest taki, nie wiem, A380 od Airbusa? Tutaj możemy zobaczyć, ile na przykład obszar lotniska. A liczba pasażerów, atrakcyjnie już 200. Kurde. Wydatki 5000, ten. 5900, 6000. To nie jest jeszcze jakiś wydatek. Okej. Okay. Zniżka to jest. Wspaniała konserwacja, wyposażenie samochodów. Nie mamy na razie. Linie lotnicze. Zwiększ poziom lotniska do trzeciego i zbuduj siedzibę linii lotniczych. Dobra, dobra, spoko. Tutaj można być później robić ten aeroklub. Ciekawe jest, no na razie jeszcze nie mają podłączenia autobusowego i tak dalej. Muszą tutaj sobie dojechać na, że tak powiem, własną rękę. Ale z czasem... O, poleciał ten samolot. Ciekawe w ogóle, kiedy coś przyleci. Się zobaczy. O, ale jest całkiem. Dobra, zrobię sobie ładnie zdjątko do miniatury. Ten hotel bym przeniósł stąd, ale to już przeniosę następnym razem. Ten samolot też fajnie wygląda. Wyglądają lepiej niż te standardowe samoloty. Jak tam nasza rakieta w ogóle? Ona się... O, już coraz lepiej. Dobra, słuchajcie, no to co? To tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Lotnisko, no na razie metodą prób i błędów. Ale jest okej. Okay. Na pewno będę potrzebował większy obszar tutaj, jeżeli chodzi o to lotnisko, bo jeżeli będziemy je upgrade'ować i ten, to na pewno tutaj tego lotniska, no myślę, że tutaj nawet ten większy obszar pójdzie na lotnisko. Ale na razie takie startowe, żeby się nauczyć mniej więcej co, z czym, gdzie, jak, no to jest w miarę okej. Dobrze, słuchajcie, to cóż, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, na razie, hej.